wyrażać Polskę do socjalizmu, do święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, testuję nowy sprzęt, tutaj podstawka do telefonu, nie muszę go trzymać. Więc tak, mamy, które dzisiaj mamy? 18 czerwiec i jutro będzie mecz z Senegalem. I chciałbym w tym filmie powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że wczoraj wróciła żona z Polski i żona w tej Polsce była w sobotę w kinie. Była w kinie z całą rodziną na filmie chyba Zimna Wojna, czy jakoś tak się to się nazywa. No w każdym razie film ten, no ja nie oglądałem tego filmu i nie zamierzam oglądać. No treść filmu jest mniej więcej taka, że jest jakaś tam miłość między dwojgiem ludzi i kobiety zmuszają do śpiewania o Stalinie, no i coś tam. Więc no jednym słowem dwie godziny w kinie napieprzania w Stalina, więc no, mnie to przeraża, że w Polsce od właściwie wszystko, każdy film, żeby być właśnie ceniony w Polsce, to musi właśnie napieprzać w PRL, napieprzać w Stalina. W sierpniu będę w Polsce, jestem wujkiem, mam kilka dzieci, którymi się opiekuję. No, zastanawiam, co w tej Polsce można z dziećmi robić. No, gdzie można iść, żeby nie było propagandy antykomunistycznej? Dobrze, no więc, no oczywiście, więc żona, jak tylko wsiadła do samochodu, pojechałem na lotnisko, no to od razu właśnie, a bo w tym PRL-u to coś tam, no więc. Więc propaganda antykomunistyczna dobrze działa. Dobrze, więc to była taka pierwsza rzecz, jaką chciałbym tutaj powiedzieć. No w każdym razie jest to antyreklama filmu Zimna Wojna. Nie idźcie na ten film, no. Dobrze, a teraz przejdę do drugiej rzeczy, rzeczy ważniejszej. Więc nagrałem kilka dni temu filmik dotyczący kolejek. Właśnie kolejek w socjalizmie, ten ważny temat. I zasadniczą treścią filmu było porównanie opieki medycznej w Polsce i na Kubie. No i w tym miejscu chciałbym złożyć samokrytykę. Zgodnie z dobrym stalinowskim zwyczajem, jeśli człowiek podaje nieprawdziwe informacje, jeśli robi coś nie tak jak trzeba, nie ma co się tutaj zacietrzewiać, dobra rzecz to złożyć samokrytykę. Składam samokrytykę, powiedziałem w tym filmie, okłamałem was towarzysze, powiedziałem w tym filmie, że w Polsce na lekarza czeka się kilka lat. Tak było jeszcze kiedy ja w tej Polsce mieszkałem, no wyjechałem 5,5 roku temu, nas tak na stałe. Widzę, że w Polsce rzeczy się pogorszyły. Tutaj towarzysz Pal coś tam, zapomniałem, wkleił linka do artykułu z gazety Fakt. I w tej gazecie Fakt właśnie jest napisane, że kobieta 65-letnia mieszkająca w Sosnowcu, cierpiąca właśnie na kolano, dostała z NFZ odpowiedź, że będzie miała operację w marcu 31 roku i będzie musiała na tą operację czekać 17 lat. To rozumiem, że ten artykuł to już tam sprzed kilku lat jest, no. No ale no to po prostu pokazuje no, żenująco niski poziom polskiej służby zdrowia dla zwykłych ludzi, bo trzeba tutaj podkreślić, że te nowe kliniki prywatne dla burżujów to są na bardzo dobrym poziomie, tylko one są niedostępne dla biednych. I więc składam samokrytykę, to już nie 3-4 lata, to jest lat 17, tyle się czeka, ale nie to jest ważne, towarzysze. Ważne jest to, że w tym moim filmiku o kolejkach, no to pod tym filmikiem niejaki użytkownik Mix, no to wkleił chyba z 10 komentarzy i on cały czas mówi coś tam, a bo w PRL-u to ludzie w nocy stali, żeby do sklepu. No i tam wkleja takie sobie bajeczki i to jest śmieszne, że gościu napisał aż 10 komentarzy i nie odniósł się do dwóch rzeczy, o których ja powiedziałem. No ty Mix, ty jesteś tchórzem, no. Jesteś tchórzem albo idiotą, albo hipokrytą. No
Jest konkretna kwestia, no, porównanie polskiej służby zdrowia i kubańskiej. No, w tym porównaniu polska służba zdrowia po kontrrewolucji, no, została pokonana całkowicie i przyzwoitość wymaga, nie wiem, no, zadania na przykład pytanie, a czy to jest prawda? Bo jeśli to jest prawda, to ta Kuba to jest taki fajny kraj. Mógłbyś mi zarzucić kłamstwo oczywiście. Mógłbyś powiedzieć, nie, no ta tutaj służba, to nie jest prawda, co ty mówisz. To na Kubie też na pewno się czeka wiele, wiele lat. Czy coś, no ale tak całkowicie olać temat, to jest niegrzeczne. W każdym razie, no, kubańska medycyna jest czymś tak znanym, z tego słynie Kuba, tak jak Francja słynie z wieży Eiffla, Egipt słynie z piramid, no, Stany Zjednoczone słyną ze slumsów i tego, że ludzie są tam biedni, na przykład w takim Detroit, to tam właściwie, no, miasto slumsów w tej chwili. Kiedyś to było wielkie miasto przemysłowe, dzisiaj to tam, no, ludzie mieszkają w namiotach, fabryki pozamykane, ludzie stracili domy. Dobrze, no w każdym razie, jeśli ktoś nic nie wie o kubańskiej służbie zdrowia, to jest jego problem. No, są to informacje powszechnie dostępne i to, co jest ważne, to, co tutaj należy podkreślić, to, że kubańska służba zdrowia, ona leczy nie tylko Kubańczyków. Był taki wielki projekt jeszcze w czasach Chaveza, kiedy to kubańscy lekarze właśnie pojechali do Wenezueli i w tej Wenezueli organizowali właśnie taką operację, coś tam przywracającą wzrok. To tam jest jakaś szybka operacja, w każdym razie, że należy coś tam wyciąć z woku, jakąś rzecz, która nie znam się na tym, no w każdym razie kubańscy lekarze masowo, bo to jest operacja, którą tam można zrobić w kilka minut, więc oni dziennie, jeden lekarz dziennie był w stanie tam, nie wiem, 30-40 Wenezuelczyków właśnie wziąć i tam wycinać im te rzeczy wokół, bo to tam jakieś laserowe cuda czy coś, no w każdym razie oni na tej Wenezueli przywrócili wzrok ilość tam tysiącom czy milionom właśnie biedaków za darmo, gdyby oni czekali właśnie na to, aż to, no, w Wenezueli, no to nigdy socjalizmu nie było, mimo tutaj prób Chaveza, no to nie ma tej całej infrastruktury, bo to jest ważne, no, skąd się w ogóle wzięła ta infrastruktura na Kubie, ta medyczna, no stąd się wzięła, że tutaj, no, ojcem kubańskiej medycyny jest Argentyńczyk rewolucjonista Ernesto Che Guevara, to on z wykształcenia był lekarzem i mimo, że jakby z powołania był rewolucjonistą, komunistą, to jakby z wykształcenia był lekarzem i on, no, kochał ludzi, pomagał im i tak między innymi samemu leczył, a także stworzył właśnie tą kubańską służbę zdrowia, która właśnie leczyła i leczy do dzisiaj biednych właśnie w całej Ameryce Łacińskiej, w Afryce. No i pewnie gdybym został prezydentem i podpisał właśnie układ z socjalistyczną Kubą, to taka pani właśnie z Sosnowca, 65-letnia, nie musiałaby czekać 17 lat na operację, no, bo to jest operacja, którą mogłaby już za tydzień mogłaby chodzić, no, ale przez takich miksów, no, to nie będzie chodzić, no, przez takich miksów, no, to właśnie poczeka te 17 lat, a człowiek, który się nie rusza, no, to warto, to trzeba wiedzieć, no, organizm niszczeje, no, ona być może już, jak nawet doczeka tego 2031 roku, no, to już nie będzie w stanie, no, być może będzie martwa, więc miksie, no, jeśli to słuchasz, jeśli to oglądasz, nie bądź tchórzem. Powiedz, no, co sądzisz o tej kubańskiej służbie zdrowia i jeśli naprawdę, no, służba zdrowia kubańska jest lepsza, bo jest, to nie wstydź się pochwalić. A jeśli nie jest, to udowodnij, że nie jest. Oczywiście długo mógłbym tutaj opowiadać o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem, ale macie jeden konkretny przykład. Macie przykład właśnie medycyny kubańskiej i jak to działa w Polsce, kiedy trzeba czekać na prostą operację 17 lat. Jak to działa na Kubie, że za darmo jest w ciągu kilku dni. Więc ja oczekuję tutaj, żebyście wy możecie nienawidzić socjalizmu, wy możecie nienawidzić tego, że klasa robotnicza ma coś do powiedzenia i że jest równość, ale no jakaś taka, no, przyzwoitość wymaga, aha, przynajmniej w tym momencie, tutaj właśnie socjalizm wygrywa, no.
A jeśli nie jesteście przyzwoici, jeśli nie chcecie tego przyznać, to ja wam życzę, wam i waszym rodzinom, jest to bardzo przykre, co teraz powiem, no ale niestety, ja wam życzę tego, żebyście do końca życia właśnie no, leczyli się tutaj przez NFZ i żebyście na operację czekali 17 lat. Taka jest kara za kłamstwo. Pozdrowienia, towarzysza.